Takie pytanie, może trochę niewygodne. Co myślisz o dopłatach bezpośrednich do węgla? Taki oto proszek, wygląda jak granulki, jak kawa rozpuszczalna. Rozpuszczalna, tylko troszkę jaśniejsza. I co ciekawe, to jest bardzo ciepłe. Służy nam do tego, aby zmagazynować energię, która zostaje wytworzona w pompie ciepła. Wielu naukowców, wiele firm w Polsce i w całej Europie pracuje nad takim najlepszym związkiem chemicznym. Dla nas wady to są problemy do rozwiązania, które musimy pokonać. Tak? Nie uznajemy czegoś za wadę. Zastanawiamy się, jak rozwiązać problem. Siema, witajcie. Dzisiaj jestem u Marcina Witka na AGH-u w Krakowie i w takiej trochę innej konwencji chcielibyśmy Wam opowiedzieć o pewnym doświadczeniu, wynalazku. Jak to możemy, Marcin, określić? Poszukiwaniach chyba to są. Poszukiwaniach energetycznych, tak? Tak. Zaczniemy może od tego, żebyś opowiedział nam proszę, gdzie my jesteśmy, czym się tutaj zajmujecie. Jesteśmy w Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej. Tutaj jest taka część uczelni, której głównym zadaniem jest połączenie biznesu, czyli takiego przemysłu, tak? Może nazwijmy to przemysł, z osiągnięciami uczelni, tak? Z badaniami naukowymi, które są produkowane na uczelni. Tutaj w tym budynku głównie się to łączy. Osiągnięcia naukowców, profesorów, którzy pracują nad różnymi rozwiązaniami, są komercjalizowane i po to, by pomagać ludziom ułatwiać życie, oszczędzać energię. No, bardzo różne zagadnienia są tutaj poruszane. Akademia Górniczo-Hutnicza ma bardzo wiele profili działalności, także to jest, zapraszam Państwa do zapoznania się z tą tematyką. Naprawdę no, jest to jedna z większych, o ile nie największa uczelnia techniczna w Polsce. Tak? Także po to tu jesteśmy, żeby Wam pokazać jeden z takich właśnie ciekawych aspektów, jeśli chodzi o energetykę, o magazynowanie tej energii. W międzyczasie jeszcze może rzućmy okiem tutaj na ten dach, bo mamy tutaj wiele urządzeń. Tak. Marcin, opowiedz proszę, co tu się dzieje? Chcieliśmy pokazać uczelnię z takiej nietypowej strony, bo od góry tematyka, którą się zajmujemy, czyli wentylacja, odzysk ciepła, zarządzanie energią budynków, najlepiej jest widoczna tutaj na dachu tych budynków. To jest, mamy budynek biurowy, czyli pod tymi wszystkimi urządzeniami znajdują się pomieszczenia biurowe i tutaj doskonale widać, ile energii jest potrzebne, żeby zaopatrzyć pomieszczenia biurowe w ciepło i w chłód. Tak? Wszystkie te elementy z wentylatorami na górze, tak, od góry, to są dry coolery do produkcji wody lodowej, do wytwarzania chłodu. Widać, że te wentylatory w tej chwili pracują. Chłód jest wytwarzany. W tej chwili głównie odbywa się to przy pomocy energii pierwotnej, czyli do napędu wentylatorów, do napędu sprężarek, pomp ciepła. Wykorzystywana jest energia pierwotna. Być może w niedalekiej przyszłości zostanie tutaj doposażony ten obiekt w fotowoltaikę, żeby w taki dzień jak dzisiaj, żebyśmy z tej energii pierwotnej nie musieli korzystać, ale tak jak mówię, powtórzę to jeszcze raz. Te urządzenia są tutaj tylko po to, by utrzymać komfort klimatyczny w pomieszczeniach biurowych, które znajdują się poniżej. My pracujemy bardzo intensywnie nad tym, żeby tej energii do napędu tych urządzeń, energii do zapewnienia komfortu w pomieszczeniach trzeba było zużywać jak najmniej. I stąd też nasze spotkanie. Mamy tutaj pewne jakieś pomysły, przemyślenia i chcielibyśmy się z Państwem podzielić tym, żebyście też mieli świadomość, w którą stronę tutaj idziemy pod względem optymalizacji, w którą stronę idzie świat głównie. Nie? Fotowoltaika jest bardzo ważna, energia wiatrowa jest bardzo ważna,
ale to jest wytwarzanie energii w jakiejś jednostce czasu przy określonych warunkach atmosferycznych. Tą energię musimy w jakiś sposób zmagazynować i przechodzimy płynnie do tego, po co tu przyjechaliśmy, tak? O tym byśmy chcieli opowiedzieć, jakąś tam drobną część magazynowania tej energii próbujemy tutaj ogarnąć, tak? Próbujemy coś tutaj wymyśleć mądrego na ten temat. Ja pokażę naszym widzom. To jest bardzo ciekawe, ponieważ mamy tutaj taki oto proszek. Nie wiem, czy to będzie widać. On wygląda jak granulki, jak kawa, jak to się nazywa? Kawa rozpuszczalna. Rozpuszczalna, tylko troszkę jaśniejsza. I co ciekawe, to jest bardzo ciepłe. Znaczy bardzo nie, ale ma to jakąś temperaturę. Temperaturę około 50 stopni ma w tej chwili. To zostało nagrzane około godziny temu w ciepłej wodzie. W wodzie o temperaturze 58 stopni. I to bardzo dobrze trzyma to ciepło cały czas. Marcin, powiedz nam proszę, czy ten proszek, w jaki sposób możemy go wykorzystać w takim domowym zastosowaniu? Więc to jest substancja chemiczna, połączenie kilku substancji chemicznych, które służy nam do tego, aby zmagazynować energię, która zostaje wytworzona w pompie ciepła. I ta energia jest magazynowana w tej substancji, ale nie stricte w substancji, tylko w przemianie fazowej tej substancji, czyli tak zostały tutaj skomponowane wszystkie składniki chemiczne, aby w temperaturze około 55 stopni, czyli taka temperatura optymalna dla pracy propanowej pompy ciepła z czynnikiem R290, nastąpiła ta przemiana fazowa tej substancji. Ta przemiana fazowa nie jest widoczna, ponieważ nie jest to tak, że ten nasz proszek, on zmienia stan skupienia. Stan skupienia zmienia jedynie ta jakby otoczka, która jest na tych tutaj kryształkach, tak? Czyli na tych kryształkach znajduje się cienka warstwa kilku związków chemicznych. Właśnie, jakie to są związki? Czy możesz nam zdradzić naszym widzom, co to jest? Na tym etapie wolelibyśmy tego nie zdradzać, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że wielu naukowców, wiele firm w Polsce i w całej Europie pracuje nad takim najlepszym związkiem chemicznym. I są to różne. Bardzo często spotyka się parafinę. Nie? Parafina ma tą wadę, że słabo przewodzi ciepło, tak? I gdzieś przekazanie tej energii od pompy ciepła następuje w bliskiej odległości od wężownicy, czy do jakiegoś wymiennika ciepła. A tutaj wiadomo, że zasobnik nie może się składać tylko z wężownicy, ale jeszcze musi być też ten bufor, w którym ta energia jest gromadzona. Dlatego myśmy szukali rozwiązania, które by dobrze przewodziło ciepło, miało dobrą pojemność cieplną i jednocześnie było trwałe, tak? Bo to też jest ważny parametr, żeby ilość cykli tej przemiany fazowej była nieograniczona. Powiedz proszę, jak to możemy wykorzystać w kontekście pompy ciepła? To znaczy, może spróbujemy to rozrysować? Jak to możemy naszym widzom przybliżyć, objaśnić, w jaki sposób mogłoby to, nie wiem, zastąpić wodę? Ja dobrze rozumiem? Tak, dobrze to rozumiesz. Czy wydaje się, że powinniśmy zacząć od rozmowy o wodzie. Woda ma wiele zalet, bardzo, bardzo wiele zalet, jeśli chodzi o magazynowanie energii. Tak? Jest tania, jest ogólnie dostępna, jest bezpieczna, tak? Tylko że w takich zwykłych zastosowaniach domowych, gdzie mamy tutaj do czynienia z przedziałem temperatur powiedzmy od 10 do 60 czy 70 stopni Celsjusza, ta ilość energii zgromadzona w wodzie jest dosyć ograniczona, tak? Dużo lepiej to wygląda przy przemianie fazowej wody, bo na przykład przy zamrażaniu
wody, już wielokrotnie więcej energii jesteśmy w stanie zmagazynować w czasie przemiany wody w lód i później w czasie przemiany lodu w wodę z powrotem możemy tą energię odbierać, tak? I to samo, jeszcze siedmiokrotnie więcej energii potrzebuje przemiana wody w parę, tak? Czyli parowanie wody. Natomiast te temperatury, które tutaj są przy przemianie fazowej wody, niekoniecznie są dobre dla pracy pompy ciepła, tak? Dlatego na całym świecie są poszukiwania substancji chemicznych, które by dobrze działały w zakresie temperatur pomiędzy 10 a 60 stopni Celsjusza. I tutaj właśnie mamy taką substancję. Może narysujemy na schemacie mniej więcej, bo to generalnie układ cały energetyczny nie różni się w zasadzie niczym od układu tradycyjnego, tyle tylko, że objętość zasobnika, który magazynuje energię wytworzoną w pompie ciepła, jest około czterokrotnie mniejsza niż zasobnika z wodą, tak? Czyli mamy jakąś tutaj pompę ciepła, jednostkę zewnętrzną, tak, może być propanowa, czyli R290, to jest teraz ze względu na ograniczenia wprowadzone w Unii Europejskiej, to już zaczną obowiązywać za kilka lat odnośnie szkodliwości czynników chłodniczych. Tutaj ten propan staje się najbardziej popularnym czynnikiem. Dalej mamy... Te pompy są budowane oczywiście jako monobloki, czyli ten gaz znajduje się tylko w tej jednostce zewnętrznej. Dalej mamy jakiś domek, tak? Tutaj mam jakiś zasobnik z wężownicą. I co w tym zasobniku? Mamy ten magiczny proszek? Tak, i do zasobnika zasypujemy ten proszek zamiast wody, co pozwala nam zmniejszyć objętość tego zasobnika około czterokrotnie. I dalej już normalnie mamy odbiór tej energii, czy to do zastosowań ciepłej wody użytkowej, czy do ogrzewania centralnego, tak. CO, tak. No. Czy normalnie tutaj sobie już wykorzystujemy to tak, jak nam pasuje. Nie? Dobra, czyli to powoli staje się jasne, czyli po prostu w tym zasobniku mamy magiczny proszek, tak go umownie roboczo nazwijmy, i tutaj dalej sobie płynie woda w tych rurkach i w wężownicy. Tak, wężownicy tutaj pomiędzy pompą ciepła a zasobnikiem, wiadomo, że jakiś płynnie zamarzający na bazie pewnie glikolu propylenowego, żeby tutaj było bezpiecznie, tak, żeby to nie zamarzło, to już możemy mieć zwykłą wodę w instalacji tej. Dobra, jakie zalety w takim razie ma ta substancja? Bo do tej pory wykorzystywaliśmy wodę, prawda? Tak. W stosunku do wody. Czyli tą podstawową zaletą jest przede wszystkim objętość, tak? Zmniejszenie objętości zasobników ciepła, czyli wykorzystywanie zjawiska przemiany fazowej w zasobnikach ciepła, gdzie mamy dostarczenie energii w krótkim czasie, tak? W połączeniu z fotowoltaiką, kiedy mamy energię słoneczną dostępną tylko w dzień, możemy dużą ilość tego ciepła wtedy zmagazynować w mniejszej objętości. W okresie, kiedy nie ma słońca, możemy z tej energii cieplnej korzystać wtedy, tak? A czy możemy wykorzystać inne materiały do budowy tego zasobnika? Czy tak jak dotychczas on musi być z jakiegoś wytrzymałego metalu, na przykład stali nierdzewnej? Nie, tutaj możemy, z racji tego, że ta część, w której jest substancja zmiennofazowa, nie jest ciśnieniowa, tak? Czyli nie panuje podwyższone ciśnienie w niej, no możemy dowolny materiał z surowców wtórnych, na przykład jakieś tworzywo sztuczne, tak? Z butelek PET, czy z czegokolwiek wykorzystać do zbudowania zasobnika. Ten zasobnik nie musi mieć też takiego kształtu walcowego, bo ze względu na to, że tam nie ma ciśnienia, to
to może mieć ściany płaskie, tak? Nie musi być walcem. Czyli ja spróbuję tak podsumować to, co się do tej pory dowiedziałem, czyli jest to tak, mniejsza masa, tak. Możemy wykorzystać inny materiał do budowy tego zasobnika i przede wszystkim uzyskać więcej energii, dobrze rozumiem? Może nie uzyskać więcej energii, tylko w tej samej objętości zmagazynować dużo więcej energii, tak? Około czterokrotnie więcej energii możemy zmagazynować w tej samej objętości. Aha. W porównaniu do wody, tak? Czy budowaliście już jakieś prototypy tego typu urządzeń? Budowaliśmy prototypy, jasne, ale na takiej skali badawczej, tak? Czyli do tutaj naszych potrzeb, żeby jak najlepiej skomponować tą substancję chemiczną. Nie mamy tego jeszcze przetestowanego w skali takiej użytkowej. Będziemy tutaj teraz podejmowali taką próbę badań na obiekcie rzeczywistym, w jakimś domu, ale też u nas tutaj w laboratoriach AGH, ale w skali już takiej komercyjnej, nazwijmy to. Marcin, powiedz nam w takim razie, jakie macie plany, jeśli chodzi o zastosowanie tego urządzenia, jakieś może testy ciekawe się szykują? Czy na pewno testów będzie wiele i tutaj cieszę się, że rozmawiamy na ten temat i cieszę się, że będzie to coraz bardziej popularne, no bo chcemy, żeby to gdzieś służyło ludziom, tak? Żeby jak najwięcej tej energii ze źródeł odnawialnych udało się uzyskiwać, magazynować, oszczędzać, żeby te surowce kopalne, ta energia pierwotna była jak najbardziej oszczędzana, no bo tutaj ja i moi przyjaciele, z którymi to robimy, no mamy taką misję. Niektórzy z nas tą misję realizują już od lat 80. ubiegłego wieku, tak, że tej kierujemy się głównie dobrem planety naszej, tak, Ziemi, żeby to jak najwięcej zrobić, żeby udało się ten koniec świata oddalić, tak? Oddalić, tak. Czyli co, węgiel, myślisz, że to już przeżytek, czy jeszcze nie? Nie, no na pewno nie. No ale teraz mamy technologię na tyle dobrze rozwiniętą, że musimy korzystać z tych źródeł odnawialnych, tak, no bo to wydobycie węgla, wydobycie tych surowców kopalnych, no, wiąże się z dużą, bardzo dużą degradacją środowiska. Nie jestem tutaj ekspertem, nie chciałbym się jakoś wypowiadać na ten temat, ale no, to jest po pierwsze degradacja poprzez wydobycie, a po drugie degradacja poprzez przeróbkę tych surowców i później ich emisję gazów. Emisję, tak, gazów cieplarnianych, później wykorzystywanie tych surowców, zanieczyszczenie środowiska. Nie, no teraz z racji tych czasów, które mamy, zostało trochę to oddalone na dalszy plan, czyli z powrotem te surowce kopalne stały się bardzo ważne, tak? Dla wszystkich dużo się o tym mówi. Ta polityka ekologiczna została złagodzona, ale zadam ci takie pytanie. Może trochę niewygodne. Co myślisz o dopłatach bezpośrednich do węgla? Czy to jest sprawiedliwe? Czy to jest sprawiedliwe? No nie wiem, na pewno to jest bardzo kosztowne, tak? No ale tu wydaje mi się, że tak według tego, co ja widzę, że wydawanie pieniędzy na węgiel, no to zawsze to jest strata tych pieniędzy, no bo to pójdzie wszystko w komin, zostanie spalone. Nie wiem, no to ja tak to czuję, gdyby te pieniądze zostały zainwestowane jednak w budowanie tej infrastruktury odnawialnych źródeł energii, to by to no, służyło latami. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że teraz bardzo wiele osób znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji wraz z nadchodzącą zimą, albo już się znaleźli w trudnej sytuacji, bo energia chociażby do ogrzewania tej wody gdzieś tam w spółdzielniach mieszkaniowych, czy w tych elektrociepłowniach, czy w ciepłowniach miejskich, że tutaj duży wzrost kosztu tej energii nastąpił i co za tym idzie wzrost rachunków, tak? Sytuacja jest trudna, no. Nie wiem, to bardzo
bardzo ciężki temat. Wiadomo, że tym ludziom trzeba w jakiś sposób pomóc, którzy będą mieli problemy z ogrzaniem wody i z utrzymaniem, wytworzeniem ciepłej wody użytkowej, ale z drugiej strony inwestowanie pieniędzy w węgiel, który się spali w ciągu jednej zimy, no to trochę, trochę smutne. Może trzeba było się trochę wcześniej do tego przygotować, te pieniądze, skoro teraz są na węgiel, gdybyśmy zainwestowali jakiś czas temu w odnawialne źródła, to byśmy chyba teraz mieli trochę mniejszy problem. Nie wiem, no, trudno mi powiedzieć. Dyplomatycznie odpowiedziałeś, wybrnąłeś, że tak powiem. Wiesz co, gdzieś staram się zajmować tym, na czym się znam najlepiej. No, na polityce się nie znam, nie, tak się interesuję tym, to co się słyszy od ludzi, ale jakoś nie jestem badaczem, ani ekonomistą, tak? No. Słuchajcie, wracając do naszego magicznego proszku, waszego, to spróbujemy to przetestować, pomóc wam w tym, w jakąś cegiełkę dołożyć i zastosujemy to w naszym projekcie mobilnego, można powiedzieć, takiego laboratorium, czyli kampera marki Torsus. I to będzie chyba jedno z pierwszych zastosowań takich w realu, prawda? Tak, tak, takich użytkowych, w pełni użytkowych. No, wiadomo, że w obiektach takich typu kampery, no to kampery stały się, no, uzyskały olbrzymią popularność z racji tych wszystkich zaraz, które nękają świat od ponad 2 lat. Także, a tam no, szczególnie jest ważna ta oszczędność miejsca, tak? Magazynowanie energii i oszczędność miejsca, to jest takie dobre połączenie w kamperze czy w domkach 35-metrowych, tak zwanych, których też ostatnio bardzo dużo się buduje. Także tutaj jest rzeczywiście pole do popisu. Powiedz mi jeszcze, czy są jakieś wady tego rozwiązania, czy znaleźliście takie, oprócz ceny oczywiście, bo ta, podejrzewam, będzie wyższa od wody, prawda? No, jakichś takich wad krytycznych nie udało nam się w tej chwili odkryć. Te badania po to trwają, żeby te wady udało się zidentyfikować i wyeliminować, jeśli takowe istnieją. No, oczywiście mieliśmy bardzo wiele problemów przy tworzeniu tej substancji. Wtedy, tylko że my jesteśmy środkiem badawczo-rozwojowym. Dla nas wady to są problemy do rozwiązania, które musimy pokonać, tak? Nie uznajemy czegoś za wadę, tylko zastanawiamy się, jak rozwiązać problem. Jeszcze takie mam taką wątpliwość, powiedz mi, czy to może się przyczynić do korozji takiego zbiornika? Nie powoduje korozji. Ta substancja jest absolutnie nie wykazuje takich cech, żeby to miało gdzieś tam wpływać na korozyjność. Bardziej tutaj zagrożeniem jest oczywiście tlen, tak, i utlenianie metali niż ta substancja. Przynajmniej. Czyli jak jest taka świetna i w ogóle nie znajduje żadnych wad, to może odważyłbyś się zjeść? Przynajmniej trochę. Nie, no myślę, że jesteśmy w stanie tutaj lepsze wymyślić substancje spożywcze znaleźć, najlepiej naturalne, nie? A to może poświęcimy temu jakiś kolejne spotkanie, żeby też przedstawić naszą wizję produkcji żywności, jaką tutaj mamy z kolegami. Ciekawe. Tak? Ciekawe. Czyli nie jest to jedyny produkt, nad którym aktualnie pracujecie? Nie, mamy tych projektów więcej w różnych obszarach, głównie w obszarach energetycznych, odnawialnych źródłach energii, ale też w budownictwie. Zdradzisz naszym widzom, co to konkretnie można myśli? Przetwarzanie odpadów, tworzenie gazów w oczyszczalniach ścieków, tak, także to jest też systemy mikroretencji. Tych obszarów jest bardzo wiele, ale to, co jeszcze nam od dłuższego czasu chodzi po głowie, to jednak takie produkcja żywności
gdzieś w takich małych ośrodkach, nie globalnie, tylko bardziej takie ogrody, vertical farming, tak? Czyli te uprawy w miastach. No, są różne takie ciekawe zagadnienia, którymi tutaj próbujemy też się interesować coraz poważniej. Tak? Świetnie. Piszcie nasi widzowie w komentarzach, czy chcielibyście w ogóle, żeby nasz dzisiejszy gość, właściwie to my chyba jesteśmy u niego gośćmi, w każdym razie, czy chcecie, żeby Marcin opowiedział wam o takich ciekawostkach? Jeśli tak, to piszcie. Co możemy jeszcze dzisiaj pokazać? Bo chyba wyczerpaliśmy temat naszego magicznego proszku. Ja widziałem ciekawe urządzenie tutaj. Już pytałem Marcina, czy to jego sprawka. Powiedział, że nie. Natomiast może pokażmy ten wiatrak, który tutaj jest. Czyli rozumiem, że to nie są twoje badania, ale tak nie, w ramach ciekawostki możemy naszym widzom pokazać. Myślę, że tak. No to jest gdzieś ogólnie dostępne, nikt tego nie ukrywa, także myślę, że też możemy pokazać, w jaki sposób bada się sprawność tych turbin wiatrowych. Czyli tutaj mamy turbinę wiatrową, mamy możliwość zmiany kształtu łopatek tego wirnika i jest badana siła wiatru w poszczególnych tutaj strefach, tak? Czyli zarówno przed wiatrakiem, jak i za nim. Zarówno przed wiatrakiem, jak i za wiatrakiem. Mhm. Chodzi o to, żeby energię wiatrową jak najlepiej wykorzystać, tak, do produkcji energii elektrycznej. Świetnie. To co? Dziękuję uprzejmie, że zgodziłeś się. Dziękuję również. Opowiedzieć o... Bardzo mi było miło. Ja również dziękuję. Jeszcze raz zachęcam was do komentowania. Także dzięki i na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia.